Nadjeżdża Piotr Bernas. No. No, proszę Państwa, one zaraz staną obok siebie. Staną dwie perełki koło siebie. I to będzie widok. Co, nie ma akumulatora, no to jednak nie staną obok siebie, ale samochód znacie. Myślę, że jeszcze fajniej by było. Wiesz co? Zrobimy może niedługo, jak ci się będzie chciało. Słuchaj, kolejne wideo z tym samochodem. Mam na. Wiesz co, nawet nie wiem, czy tutaj nie ma. A, no to chyba, że tak. Poczekaj, dobra. To ja sobie, Piotrek, gdzieś tutaj pozaglądam do niego w trakcie. A ja pójdę zobaczyć, czy jest. Nie pamiętam, jaki był wtedy przebieg, ale. Auto nie jeździ na co dzień, więc pewnie jeśli się zwiększył, to nieznacznie. Kasety, kult. Proszę bardzo. Nie ma to tamto. I to jest bajerek. Becker. Szyby w prundzie. Stołki chyba niegrzane. Ale to nic. Wersja long. Otwieramy wielkie drzwi do tyłu. Nie czujecie Państwo zapachu, ale jest bardzo przyjemny. Piotrek szuka akumulatora. I co? Nie ma? Mam baterię, że kupiłem 3 dni temu od Radka. A gdzie? No mam w samochodzie. Aha! Nie kojarzę tych wszystkich, wiesz. W bagażniku to bałagan, to wiesz, to jak zwykle bateria jest, tak żywy. To jednak palimy. Wysuwa się czy nie? O mój Boże, kochany. I spójrzcie Państwo, dwie eski obok siebie, takie chmurki w ogóle piękne nad nimi, pogoda się udała. Będzie jednak rundka, szybka, pokażemy jak się toczy ten krążownik.
auto zaparkowane. Piotrek, czy coś się zmieniło od ostatniego nagrania? Nie, niewiele się zmieniło, także cały ciebie, no, chociaż przedstawię cię, bo ktoś mógł nie oglądać. No Piotr Bernas, właściciel też tego pięknego W126, do którego przejdziemy za chwilę. Tutaj W140. Nie jest to 600, tak? Jeśli nie, ktoś nie. Już tak jeżeli tam ktoś oglądał dojrzał. Na rano, to już wie, że nie jest to 600. To jest tylko taki, no, jak to się mówi, stylizowany jest na 600. Ona jest, tak powiem ci, zrobiona japońsko, nie? Nisko, szerokie fele i V12 zamiast... Że są ludzie, którzy mogą mi zarzucić pewne rzeczy, natomiast mówię, ja tego nie robiłem, taki kupiłem. I taki już powinien zaostać, no pewnie. Natomiast wiadomo, tu jest drugi Mercedes, który jest w oryginale i nic tam się w nim nie zmieni. No ja właśnie. Jestem zwolennikiem jakiejś tam modyfikacji samochodów, nie jestem zwolennikiem jakichś tuningów wiejskiego, przepraszam, no. Tam może kogoś uraziłem. Natomiast mówię, ten samochód jest specyficzny, no taki ma styl, tak się ktoś go tak ustylizował i powiem szczerze, że się do tego już przyzwyczaiłem i nawet mi się to podoba. Mówię, ktoś może mi zarzucić tam, że o V3D, no S600, ale to mówię. No. No tak czy siak jest efektowny, rzuca się w oczy, na pewno. Na pewno się no i cieszy oczy, bo to na przesusze wygląda bardzo... Jest specyficzny, trochę Mercedesów widziałem i specyficzny. Powiem szczerze, że darzę go wielkim sentymentem. Nie wiem dlaczego, ale akurat ten samochód jest jakby nie do sprzedania w mojej kolekcji. Mm-hmm. A teraz, jak widać, został i jeszcze dokoptowany. Dokupiłeś mu starszego brata. Starszego brata. Ale o nim za chwilę, jeszcze tylko zrobię sobie wejście do środka. Dla kogoś, kto nie widział. A i małe sprostowanie, Pawełku. Mm-hmm. Bo na tamtym filmie... Piotrek, możesz przyciszyć muzykę, tak, żeby nam tutaj nie... Małe sprostowanie, mm-hmm. bo jak wtedy jeździliśmy, Paweł, na tym poprzednim filmie, jak prezentowaliśmy tak. ten egzemplarz, powiedziałeś, że przedni fotel na się od pasażera nie ma regulacji. No, a ma? No, w każdej pozycji, wiesz, wtedy myśmy jakoś tak w pośpiechu, przód, tył, oczywiście. Mm-hmm. Ale góra-dół nie ma, nie? Góra-dół nie ma, natomiast wiadomo, przód, tył, no tutaj oparcia, mm-hmm. także no nie jest tak, że jest na sztywno, bo to jest... Aha, a ja powiedziałem, że w ogóle nie ma. Nie ma, no w tak. ogóle regulacji, no. także po prostu takie małe sprostowanie, bo to jest niemożliwe, żeby samochód nie miał regulacji, bo przecież różne... No. Różnych gabarytów osoby są włożone z przodu, także jak widać, no, normalnie wszystko nie, no i w każdej pozycji. Poza tym, oczywiście. Że nie ma góra-dół, bo tamten jest bardziej taki elektryczny. No tam ma większy zakres. Jest przestał w garażu ten okres czasu, myśmy chyba ten film ostatni nagrywali w październiku. Uhuhu, no kurde. Tak, no to zimę przestał, mnie zresztą też nie było, także samochód sobie stoi, czeka i... Wygląda, jeździ tak samo po prostu. Wygląda, jeździ tak samo, mówię, kto oglądał Pawła kanał, śledzi, to wie. O czym rozmawiamy. Widzicie tutaj felgi małe z fajnymi tymi zaślepkami. A i jeszcze jedna rzecz chciałbym, no. zaznaczyć. Ostatnio właśnie wszyscy, którzy oglądali tam ten kanał Pawła, mhm. oczywiście, powiedziałem, że mam problem z przednim fotelem. Mhm. No. Bardzo dużo osób tak. zgłosiło się, którzy chcieli mi pomóc w tym temacie. Z jednym kolegą się spotkałem, który oglądał ten kanał. I po prostu, powiem szczerze, normalnie dał mi ten fotel. Jeszcze nie tego zbyt, nie ja. Zrobiłem, super, nie uczyłem. Z tym, że dał mi fotel, który jest od prawą stroną, od pasażera. Przerzucę sobie tapicerkę po prostu na tamtą. Jest w idealnym stanie, także wielkie, wielkie dzięki. Super, I naprawdę super, super się udało. A ja bardzo długo szukałem tego tej tapicerki, żeby móc oprzeć ten przedni fotel i jak widać... No fajnie, że dzięki Motokronice, takie rzeczy się dzieją. Bardzo mi się to podoba. No dobra, to co, nie przedłużamy i zaraz przenosimy się do W126 w wersji Powiemy amerykańskiej. Tylko, że to jest pierwszy rok produkcji, czyli 91 rok jest tego Mercedesa. Mhm, dobra. Poczekaj, Piotrek, jeszcze ci zrobię jakąś foteczkę, może wiesz, z nim. O, na miniaturkę. Dobra, cyk, mamy to. I przechodzimy, proszę Państwa, do W126. I jeszcze rzut oka, zobaczcie Państwo, jak wyglądają sobie razem, obok siebie. Dwie generacje klasy S. S140 wydaje się wyraźnie obszerniejsza, nie? Szersza. A 126 przy nim to takie cygarko trochę. Thank you.
Zostań ugryź. Pilnuj Wadziuś, żeby ugryź nie wyszedł, dobra? Nie mam. A, to poczekaj, schowam się.